Dwór, plebania kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Klasycystyczny dworek został zbudowany w latach 1900-1902 przez rodzinę Sachsów, która ofiarowała budynek na potrzeby kościoła. Nowi właściciele zamienili go na plebanię działającą tu do 1974 roku. Jest to jednopiętrowy dom murowany, zbudowany na rzucie prostokąta, pięcioosiowy z wysokim dachem krytym blachą. Główne wejście stanowi czterokolumnowy, wgłębny portyk podtrzymujący piętrową konstrukcję nakrytą dwuspadowym daszkiem. Dekoracją piętra jest drewniany balkon z czterema drewnianymi słupami, a w części wieńczącej ukośnie olistwowana ścianka frontowa, pomalowana na kolor brązowy z białymi ażurowymi zdobieniami.